jak zdobyć rower do bazy końca świata, ale najpierw będziesz musiał sobie ustawić na dwa kliknięcia na PS-ie aktywność, więc zaczynamy. Wsiadamy do pojazdu, który wjedzie do nam, do Avengera. Otoczamy strzałkę w prawo. Po chwili znajdziemy się w Avengerze. Pojawi nam się menu, wduszamy kółko, zjeżdżamy na dół, wduszamy X, wduszamy dwa razy PS-a, zagraj w online, zatwierdzamy, po czym wduszamy kółko, wduszamy trójkąt, pojawi nam się ciemny obraz, znowu wduszamy dwa razy teraz PS-a, zagraj znowu w online i po czym wduszamy automatycznie kółko i będziemy spadać na dół. Znajdujemy się poza strefą bazy. Teraz przez Leicester napady, Pacific Standard, lecimy do Eclipse Tower. Na skróty, jeżeli tego nie masz, to musisz przez SecuroSurf wezwać sobie helikopter. Nie wsiadamy do żadnych pojazdów ulicznych, bo automatycznie pojawi się ciemny obraz. Dobra, jak już znajdujemy się w Eclipse Tower, pojawi nam się lobby. Opuszczamy lobby. Udajemy się do garażu. Więc tak, udajemy się do garażu po to, żeby podejść do roweru. Gdyż jest prosty, banalnie łatwy. Jak mi wyszedł, to wam też wyjdzie. I podchodzimy sobie teraz do rowerów, które znajdują się tam na samym początku przy siłowni. Podchodzimy sobie do roweru i wduszamy, jak podejdziemy do roweru, wduszamy sobie strzałkę w prawo. Wjedziemy rowerem na zewnątrz. Wysiadamy z rowera i podchodzimy do niebieskiego kółka. Wczyta nas do garażu z powrotem. I teraz banalnie proste. Wsiadamy do byle jakiego pojazdu. Obecnie jakiego. Teraz nam się pojawi czarny obraz i czekamy. Nic tu więcej nie robimy, po prostu czekamy. Po chwili odrodzimy się, siedząc na rowerze w bazie końca świata. Czyli tak jak teraz. I glitch skończony. Moi drodzy, w ten sam sposób możesz ściągnąć sobie do bazy hydrę czy jakikolwiek inny samolot, ale nie polecam. No, jak widzicie, rower jest, glitch jest łatwy, nic trudnego. Jak mi się udało, moi drodzy, to wam też się uda. Przetestowałem ten glitch na innych metodach. Rowery są ok, więc moi drodzy, to by było na tyle z mojej strony.